Cześć winiarze, po gawędce o czerwonych i białych pora na wina różowe, które polecam Wam bardzo, bardzo gorąco. Nadchodzi na nie pora, mimo okresowych chłodów nasza wyobraźnia już powinna zmierzać w kierunku dni ciepłych, a różowe w ciepłej porze smakuje jak nic. Poza tym ma tę zaletę, że można je pić bez kompanii jedzenia, nie myśleć o tym, jak skomponować jedno z drugim. Ale można je skomponować całkiem dobrze, ale o tym później. Kilka słów o tym, czym jest różowe wino. Broń Boże, przepraszam za ten banał. Różowe nie jest kompilacją wina białego i czerwonego. Barwę wino w ogóle pozyskuje ze skórki winogrona. Przede wszystkim czerwonego, bo skórka winogrona czerwonego zawiera barwnik, zawiera też taniny, czyli garbnik. Sok winogron białych i winogron czerwonych jest bezbarwny, w związku z tym szampany powstają z dwóch szczepów win czerwonych, a mimo to najczęściej są winami białymi. Maceracja skórki to jest ten proces, który uwalnia barwnik ze skórki winogrona czerwonego. W przypadku win różowych ten proces jest krótki. Od 2 godzin do 24. Z tego wychodzi wino różowe, pochodzi wino różowe i od długości tego procesu zależy jego wysycenie barwą. Zawiera także wino różowe odrobinę garbników, bo ten sam proces uwalnia nieco garbników, w związku z tym dla tych, którzy źle znoszą wina białe, albo są uczuleni, albo traktują wino czerwone jako zbyt ciężkie w swojej diecie, wino różowe jest naprawdę idealnym napojem w porze letniej. Największym konsumentem wina różowego jest Anglik w Europie. Piją Anglicy tych win ogromne ilości i można się na nich wzorować, bo to są naprawdę konsumenci znaczący w Europie. Ale co kto lubi, drodzy Państwo, dzisiaj mam dla Was trzy wina, które pochodzą z różnych stron Europy. Zostaje tylko i wyłącznie w Europie, bo tak sobie wymyśliłem. Pierwsze wino pochodzi z Toskanii. Toskania nie ma różowych win jako swojej flagi, ale Bardolino nad jeziorem Garda i jego Chiaretto, radosne różowe wino, jest bardzo, bardzo kojarzone z Włochami. Ale ja chcę Wam zaproponować rodzinę Chioccioli w Toskanii. Toskanii, która słynie z win czerwonych przede wszystkim. Zwłaszcza, że winnica nieduża, ale niesłychanie precyzyjnie i subtelnie prowadzona przez rodzinę Chioccioli już w czwartym pokoleniu, daje owoce niezwykłej jakości, po czterokrotnej selekcji. Nie mówiąc o tym, że uzyskują z hektara nie więcej niż 30 hektolitrów. To jest bardzo niewiele jak na warunki światowe, co oznacza, że ekstraktywność tego soku powstającego z tej winnicy jest naprawdę wyśmienita. Można też w takich superlatywach mówić o jego jakości, jeżeli winogrona są tak przebrane. Z tego powstaje wino zbierane gdzieś w połowie września. Jego szczepem głównym jest Sangiovese. Sangiovese, najbardziej klasyczny szczep dla Toskanii. To wino jest koloru łososiowego, jest pięknej urody i o niewielkiej zawartości alkoholu, co dla mnie osobiście jest niesłychanie znaczące, bo nie lubię win, które przytłumiają mi smak i bukiet nadmiernym alkoholem. Więc to są jego zalety. Dwóch synów, Stefano Chioccioli, który jest wyśmienitym enologiem, obarczonym niesłychanymi sukcesami, nagrodami, prowadzi dzisiaj te winnice. Ojciec służy im pomocą i to jest bardzo klasyczny przykład trwałości i ciągłości w świecie win, kiedy talenty, umiejętności i tradycja pozostaje w jednych rodzinnych
rękach. Sangiovese, o tym mówiłem, i Rosaldo z Toskanii. Drugim winem, które chcę Państwu zaproponować, to jest wino pochodzące z Palatynatu niemieckiego. Tina Falfans jest jego twórczynią. Palatynat jest drugim, jeśli chodzi o powierzchnię, regionem upraw winiarskich w Niemczech. Jest położony na zachód od Renu, więc zbiera wszystkie najlepsze cechy win rejskich. I Tina, która również w czwartym pokoleniu robi swoje wina w tym regionie, jest kobietą, która ma fantazję, tak bym to nazwał, robienia swoich win, dlatego że uprawia bardzo dużo różnych szczepów. Tym, które daje jej wino różowe, to jest Sankt Laurent, czy Laurent, nie wiem jak je przeczytać. Niemiecki szczep daje wina lekkie, bardzo sprężyste, mimo że zbiera się to wino, te winogrona w końcu października, czyli są one zaopatrzone w ogromną ilość cukru. Mimo to Tina dzięki swoim umiejętnościom potrafi z tego wina zrobić lekkie, sprężyste i bardzo rzeźkie wino. To powinna być cecha główna win różowych. Z trzecim winem przenosimy się do Hiszpanii i podążamy na południe, do Andaluzji. Huerta Albala to jest wspaniała winnica, 85-hektarowa, leżąca w pobliżu Arcos de la Frontiera. To miasteczko z kolei leży niedaleko słynnego Jerez de la Frontiera, który jest stolicą słynnej Szery hiszpańskiej. Dlatego Huerta Albala i Vicente Taberner, który jest jej właścicielem i twórcą, winnica młoda, powstała na początku XXI wieku, zaprogramował kompletnie inną wizję w tym miejscu, przywykłym do gron, z których powstaje sherry głównie, albo bardzo ciepłych, słodkich, albo bardzo słodkich win, które jeszcze łączą pewną kulturę miejsca, dlatego że cechy arabskie w tym miejscu są wciąż bardzo silne. Różowe wino od Vincente nazywa się Barbazul i jest winem znacznie ciemniejszym niż dwa pozostałe, ale to jest ekspozycja charakteru hiszpańskiego, który zawsze dokłada energii i emocji. To wino ma ciemniejszą barwę, ma troszkę mocniejszą strukturę. Jeśli zdarzy się Państwu porównać te wszystkie trzy wina, no to już w barwie odczujemy różnicę. Dalej będzie ciepło tego miejsca, Andaluzji, bowiem szczep, z którego to wino powstało, to Syrah, a Syrah uwielbia słońce, uwielbia ciepło i tam znalazło swój najbardziej pożądany klimat. Różowe, jak powiedziałem, drodzy Państwo, można pić bez jedzenia, ale różowe można skomponować fantastycznie z czymś, z kuchnią orientalną na przykład, kuchnią dalekowschodnią, z czym jest zawsze kłopot w przypadku win białych i już nie mówiąc o czerwonych, to już w ogóle sobie tego nie wyobrażam. Ale różowe z tą kuchnią smakują wspaniale. Nie mówiąc o dosyć potężnej budowie, mówię o rybach takich jak łosoś, tłustych rybach szczególnie, różowe wino idzie wspaniale. A ryba grillowana, która uzyskuje podczas procesu przygotowania swoją barwę bardzo podobną do koloru wina różowego, no, daje nam kompozycję tym bardziej ciekawszą i lepszą. Już chcę się napić, w związku z tym kończę swoją przydługą przemowę. Państwu życzę dobrych wrażeń przy różowych, które bardzo, bardzo gorąco polecam. Do zobaczenia.